Ostatni sparing przy dobrej pogodzie, bo deszcz nam raczej pomógł w tej sytuacji, gdzieśmy przez cały pobyt tutaj trenowali w upale. Przeciwnik wymagający, ale uważam, że mógł być w naszym zasięgu, ale z uwagi na to, żeśmy wykorzystali wszystkich zawodników, dając szansę im grania, to mogę powiedzieć, że pierwsza połowa była moim zdaniem zupełnie udana, chociaż bez bramek. Druga odsłona gorsza i piłkarsko, i że tak powiem dyscypliną taktyczną było gorzej, stąd też przeciwnik to wykorzystał. Jestem drugi raz w tym miejscu ze Śląskiem. Uważam, że mieliśmy co najmniej dobre warunki do prowadzenia zajęć, nie mówiąc o bytowych, bo były bardzo dobre. Organizator z pewnością spełnił nasze wymagania. Natomiast całość, czyli no mimo wszystko trudna praca dla piłkarzy, bo to jest okres skrócony, przygotowawczy i ciągle ta myśl, że najważniejszy mecz jest najbliższy w Czarnogórze, ale również przygotowanie do ekstraklasy. W związku z tym mam nadzieję, żeśmy nie przesadzili ani w tą stronę, że na tą Czarnogórę się przygotowaliśmy, przygotowujemy się no, co najmniej tak jak rok temu do Pucharów Ligi Europejskiej.